Hej wszystkim, witam ponownie na Ewy kanale. Tutaj teraz nagrywam i pokazuję, jak działa instalacja fotowoltaiczna. W tej chwili produkcja niecałe 7, 6, 8 kW. I tak, zgłoszenie do PG wysłałem, złożyłem 28 listopada. A licznik został przeprogramowany w piątek, 6 października. Także od 7 instalacja pracuje i w tej chwili już naprodukowała 75 kWh. No, pogoda była nie najlepsza, dosłownie dzisiaj jest taki drugi dzień, gdzie jest jakakolwiek produkcja, bo wcześniej było mocno pochmurnie, deszczowo, mgliście. Także tak to wygląda. Zaraz pójdziemy do, pokażę wam do licznika, jak to przy liczniku wygląda. Licznik mamy przy ulicy, przy płocie. Od strony zewnętrznej jest dostęp. Także już pokazuję, jak to wygląda. Tylko otwieramy. Ten klucz. Nie, no to musi być ten klucz. I tak, to jest licznik. O, szybko mruga. Niestety nie ma podświetlenia. I teraz nie wiem, czy będzie widać cokolwiek. Może w ten sposób. Czyli tak, energia oddana 70 kWh, to jest 2,8,1 pozycja i teraz wrócimy na pobraną, jest 3,6,6,8. Zobaczymy, jak to wygląda w ciągu ostatnich 5-6 dni. I teraz wróćmy do podsumowania. Dzisiaj odczyt licznika z energii pobranej jest 1367 kWh, energia oddana 70. Odczyt licznika z 7 listopada, energia pobrana była 1339 oraz energia oddana 42. Jak to się ma teraz do całości? Czyli pobrałem z sieci 28 kW i oddałem 28 kW. Czyli wyszedłem na zero. No, troszkę w plecy, bo PG jeszcze pobierze z tych 28 kW 20% prowizji. Ale też używałem bardzo dużo prądu, ponieważ kilka dni tych pochmurnych myłem kostkę wokoło domu, także byłoby na plusie. Także dziękuję za oglądanie filmu.